Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym vlogu. Kolejny vlog ma czas zacząć. Ja dzisiaj z takiej piżamowej perspektywy, dlatego że parę rzeczy rano zrobiłam już nawet film, ale w piżamie chodzę, nie chcę mi się ubrać. Co, macie takie dni, że po prostu jak myślicie o tym, żeby się ubrać, to już wam się nie chce na samym starcie i początku. No to też to właśnie dzisiaj taki dzień jest. Ja tu się trochę zasłonię, bo mam strasznie niekorzystne światło. A to i tak nic nie da. I tak sobie właśnie leżę, poleguję trochę, tak myślę, co sobie zjeść na śniadanie, może sobie jakiegoś ryżu wezmę, zrobię coś takiego, co będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Kot leży, pomyślę i ja pomyślałam i ja poleżę, tak? Na tej zasadzie tutaj mam kota pod ręką jak zwykle, bo kot, tak, o tobie mowa, kot jak zwykle zawsze jest pod ręką, kot zawsze jest pod ręką, bardzo rzadko nie jest. Także my tu z kotem zawsze współpracujemy, a sporo dzisiaj zrobiłam, bo tak już rozgruzowałam maile, połapałam wszystkich, co się na nów zapisali. Dwa dni maili nie robiłam, więc poodpowiadałam na te wszystkie takie, co zrobić, jak się spotkać, jak zobaczyć, czy zielona wstążka, czy czerwona, takie tego typu rzeczy. Zrobiłam film, więc jakby tutaj jestem na czysto. Też posiedziałam w telefonie trochę, żeby móc odpowiedzieć na SMS-y, w sensie, że piszcie na maila i na telefony, na które ja nie oddzwaniam, tylko piszę, żeby pisać mailowo właśnie, bo do maila to kiedyś dotrę, a jak coś dzwoni, to czasem coś robię i nie odbieram po prostu. Zresztą jak ja mam odbierać i każdy mi zadaje jakieś pytanie, ja bym nic nie robiła i to nie chodzi o stawianie kart, absolutnie. To chodzi o to, że czy zielona wstążka, czy różowe pudełeczko, czy jest taki film, czy można się spotkać, czy jak wysłać na film, jak coś. Ja umarłabym. A tak to no, na maile to odpisuję. Bo, bo na mailu no to sobie tkwi do momentu, jak ja się do tego nie dosiądę. Taka prawda. Dzisiaj był film trochę w kapturze, trochę bez kaptura. Dobry ubaw poranny. Fajnie, jak leci ten stream, jak jest pasek, jak są zakończenia, początki. Fajnie to wygląda, jest ogarnięte. Jestem bardzo zadowolona z tego komputera i z tego programu, że w ogóle to uciągło i że to chodzi. Także tu jest fajnie. I tyle. I tyle w sumie z poranka, a tak jak mówię, idę zobaczyć, czy mam na coś ochotę. Zajrzę do lodówki i przeszperam tam. Może jest coś, co mnie zachwyci. Słabo to widzę, ale może jest. Także do zobaczenia potem. Byłam w Biedronce, więc maleńki food hall. Pojawiła się znowu wołowina teriyaki. Tego jeszcze... A nie, dwie wołowiny wziąłam, to też matka dostała kurczak. No to dupa będę się musiała wymienić, no ale w każdym razie wołowiny, wilaki, mandarynki w paczce, mandarynki luzem, dwa jabłka, kocie jedzenie i dwie riwy. A tutaj gotuje się woda na wołowiny teriyaki właśnie, a kot czeka na saszetku. Słuchajcie, mamy po części unboxing prezentu na Sylwestra, brata mego. I już wiemy, że tak. Tak było. Tak było. O, proszę bardzo. Tutaj jest skrzynka pocztowa. Odbiła się. Aha, cukiereczki są w środku. To moja rola. To by nie było. Proszę bardzo. Słodycz. Wzywam moc. Gdzie on fokusuje tutaj? Super. Dobra. A w tle leci rytuał, bo sprawdzamy jego jakość. Także spoko, spoko. Moc potem magicznego kręgu są ochroną mi będzie. Skarpetki świąteczne, Santa Clausy. Ma, superaste. Karty do gry Harry'ego Pottera. Będziemy grać w Pottera rozbieranego. W Pottera rozbieranego. I ludek ozdobnik. No i pudełeczko samo w sobie jest bardzo fajne. Proszę bardzo. Śliczne, kokardzka była ładna. Ja byłam strasznie ciekawa, co jest, mówię, nagram. A co?
Życzenia to już... O, to już tak, intymne, tylko kartka. Czego mego super. Domu. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Rozpoczynamy naszą podróż w znane. Jedziemy do Sydney. Jest sobota. Wszyscy śpią. Godzina 7.30. Ja już lekko ubrana, wyszykowana. Muszę zjechać panu. Bo tu mamy taką ulicę, że jest dwukierunkowa, ale z jedną możliwością przejazdu. Jesteśmy mili i uczynni od rana i zjeżdżamy po prostu. Tak jest. Ryneczek widzę już działa. A stąd też tyle aut. Aha, no tak. Norma na ryneczku. Trzeba tu jakoś wyjechać. Powiem wam tak, nie ma mrozu. Jest 7 stopni. O, znowu kolczyk zleciał. O, teraz to już na amen. Wypuściłam z ręki ten dzyndzel. Będę musiała zrobić na gumkę. Pamiętacie szkolne czasy? Kolczyki na gumkę. A dzyndzla może znajdę, zobaczę. Może się nastawić dzyndzla. Obaczymy. I ten. Dzisiaj to pewnie dużo nie nagram. Znając życie, to się zagadam. Mam jeszcze sól dla jednorożców. Wiozę prezent dla Grzegorza. Z Hameryk. Wzięłam, matko. Jak spojrzałam. Czy ja wzięłam karty? Czy zazwyczaj tak mam w torbie? Zresztą w cudnej karty trochę jest, więc dalibym radę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Także tak zaczynamy dzionek. Mam oczywiście zaległe kalendarze nieotwarte i inne takie rzeczy, ale to się nadrobi. Nie wiem, o której będę w domu, czy się uda wieczorem, czy się uda po południu. Zobaczymy, na pewno będzie vlogowy rytuał, ale przypuszczam, że po Łodzi to się na więcej nie zdobędę. Tak to będzie wyglądało. Dobra, moi kochani, ja lecę jakoś dojeżdżać i do zobaczenia, buziaki, dla was w kolejnym wejściu. Pokażę wam jeszcze prezent mikołajkowy. Kot usłyszał, że mówię. Kot musi być. Odsuwamy kota. Tak pięknie zapakowane w taką cudną, nie wiem, bardzo pomysłowo. Jest gwóźdź. Ogromny gwóźdź od kowala. Oprócz tego, jak na prawdziwą czarownicę przystało, ale zobaczcie, jakie piękne są. Kot oczywiście najbardziej jest zainteresowany. Jakie piękne są pudełeczka. Klucz do przelewania wosku również. Są różne magiczne zastosowania. A tutaj mam całą masę małych gwoździ od kowala, które to gwoździe no, można użyć chociażby do wyrycia imion na świecach intencyjnych. Do tej pory miałam jeden, a teraz mam już dużo. Kot w tym obrazku wygląda cudownie. O nie, o nie. No i wręczam osobiście mojej mamie prezent, który będzie oglądała, także Jola, patrzymy na reakcję, nic nie jest otwierane. Nie, chyba nożyczki będę musiała wykołować. Co, czy dasz radę? Nie dam rady, jest na pęki. Ach, proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo, nożyczki pod ręką, czyli otwieralnia paczek. To jeszcze jednorożec. Kot oczywiście musi być w centrum uwagi, bo słuchajcie, bez kota nie ma żywota. No, piękna wirkówka. Karteczka. Kicia, nie depcz mi komputera, no. Tylko nie
ale to nie, to nie, osobistych rzeczy nie czytamy. To tam. Dobrze, mamy pudełko piękne samo w sobie. Już nie wiem, jak cię tu ująć, żeby i ciebie ująć. I... No piękne. Co mamy? Bo ja też jestem ciekawa. Już, co mamy? Mikołajka. Poczekaj, ja trochę zbliżę. O, proszę bardzo, Mikołajek. Super. Mikołajek. Też taki skrzat, nie? Właśnie, też taki Mikołajek. No to są ale... takie typowo amerykańskie. Mm-hmm. Ja ci potem pokażę, co ja dostałam, bo pewnie vloga nie oglądałaś to. No, też taki bardzo fajny. Ładny. Skrzyneczka, a skrzyneczka. A w skrzyneczce zapewne cukieraski, bo ja w tamtym roku dostałam i mam. A to trzeba się nauczyć otwierać. To no sobie w domu możesz. No ale ciekawa jestem, co tam, jak to się otwiera i co tam wewnątrz jest. Poczekaj, czy to folia tam na tym jest? Zza kamery wysuwa się ręka. Nie, nie ma folii, tylko jest tutaj przy... Poczekaj. Tu jest taśma klejąca, wiesz? Tu. No może... Może... O! I cukierasy, zaglądamy. Same cukierasy. Same cukierasy. Super. Ale skrzyneczka super. No. Piękna. Wiecie, że moja mama pierwszy raz jest na vlogu tak... Nieznacznie, no. Tak. No, tak. Bo tak to zawsze z boczku, ja mówię otwieraj, rób open box. Co mamy? Mamy piękną skrzynunię. Tak. I to jest chyba, ja też tak dostałam właśnie, że to takie, że niby na prezent, coś, ale taka ładna skrzyneczka. Zaraz zobaczymy. Jak, nie ma czym podważyć. No, nożyczki. Dobra, podważymy, zobaczymy. No. I pudełeczko. Pudełeczko. Mhm. Ładne pudełeczko. A co to? Milk chocolate, czekolada mleczna, czekolada. Ale zobaczcie z jakim tutaj zbliżę, no. Renifachkiem. Mhm. Pięknym. Łosiem z kampinoś. Mama właśnie burzy całą moją misterną, uwaga, pokażę wam, poczekajcie, misterną konstrukcję mojego biurka. Dobra. I czekoladki, tak. Tiramisu. Trzeba będzie spróbować. No właśnie. Koniecznie, koniecznie. Tak. No i samo pudełeczko w sobie jest ładne. Widzę, że się troszeczkę z boczku rozwaliło, to będziesz musiała... O, tutaj. A to taśmą się sklei. No, taśmą się sklei, no, będzie. Pudełeczko ładne. Także dziękujemy bardzo. Ja już waszą, naszą, moją, moją paczkę, waszą, bo to ciągle oglądacie, to też waszą. Moją paczkę pokazałam, a tutaj paczkę mamy. Wcześniej nagrana paczka Sylwestra, także tak, jeszcze tylko nie wiem, co było w paczce Grzegorza, ale może on sam na swoim kanale umieści. Dobra, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Magiczne wrota zawsze pamiętają o swoich doradcach i w tym roku, słuchajcie, mam... czekoladowego coś i coś mam płynnego i mam kawę arabikę pomarańczową, więc bardzo, bardzo dziękuję, magiczne wrota. A właśnie przed chwilą przyszły mi woreczki, ponieważ będę w styczniu robiła, po połowie, jak już wszystko do was wyślę i zamówicie, rytuał oczyszczania z wszelkich negatywów. Taki rytuał będzie kosztował 100 zł i w tym jest kadzidło, do tego rytuału, świeca separacyjna do tego rytuału, opakowana w woreczek, węgielek, sól do usypania kręgu i oprócz tego właśnie to rytualne działanie, które będziemy robić wspólnie na kanale. Umówimy się po prostu na dany czas, można to będzie odtworzyć także spokojnie, chociaż lepiej będzie w jakimś tam czasie, także tak. No i tutaj już mam kolejny artefakt, czyli woreczki do pakowania. To nie będzie jedyny rytuał, dlatego że w lutym będzie miłosny, czyli będę przygotowywać w styczniu, a w marcu będzie na dobrobyt, bo zmieniają nam się pory roku i już przybywa, trzeba siać i siać i siać. Także spodziewajcie się w pierwszych 3 miesiącach takich limitowanych rytuałów, dlatego że nie będę robiła tego dużo, ze względu na to, że wiecie, mam ważne rzeczy do zrobienia typu karty, programy, filmy, a pakowanie nie jest moim priorytetem, ale żeby się działo, bo lubię jak się dzieje, to będziemy mieli właśnie tego typu rzeczy. I pierwszy jest rytuał odcinania. Siedzę sobie nad gorącym kubkiem i podziwiam przesyłeczkę, która przyszła, czyli PowerShot GX Mark II. Dwie karty pamięci.
Bateria zapasowa do tego aparatu, bateria zapasowa do lustrzanki. Któraś jest któraś, ta jest do lustrzanki. I futerał. I słuchajcie, znaczy sobie zrobię ten futerał blink blink. Jest czarny z czerwoną nitką, ale zrobię sobie blink blink. No słuchajcie, mam nadzieję, że nie będę już musiała vlogować tą wielką lustrzaną, tylko będę mogła tym oto kanonem, na razie się stygnie, żeby z zimnego w ciepło nie być w szoku, a ja wcinam makaronik i się raduję. No i open box, co znajduje się w środku, mamy pewnie kartę gwarancyjną. Jak bezpieczeństwo, tak, utrzymać i instrukcje obsługi. Pewnie na necie też można znaleźć, ale wiadomo. Kabel. Jest taki tłoczek jak jakiś... Co to jest? Do laptopa niby chyba tak. Słuchajcie, w takim korytku aparacik jeszcze zimny, ale co ma tu jeszcze? A do ładowarki to będzie, bo mamy tak, baterię, original battery, tą ładowareczkę, bardzo podobne zresztą do tego, co miałam, a paseczek i kabel do ładowarki. Dobra, czyli wszystko jasne. No i sam aparat. Pierzynce. Cudeńko niewielkie. Czekajcie, ciężko mi jedną ręką. Nie wiem, co wy widzicie. Pudła pewnie. O, cudeńko. Pierzynce. Fajnie. Malutki. Wiecie co? Ja mam obiektyw większy do tej lustrzanki. Taka prawda. No i przede wszystkim tutaj da się w tym poprzednim modelu, nie Mark II, to jak się odchylało, to tylko w ten sposób. Monitor. Natomiast tutaj można jeszcze ten monitor tak. Znaczy to chyba niczemu nie przeszkadzało, tak patrzę. Że tu nie jest jakaś zmiana, bo tutaj też można było tak obserwować, tak w zasadzie na jedno wychodzi, ale można może, o, że tak, że coś, bo do dołu i tak się nie da. No, ale to na pewno taka zmiana. No i jak patrzyłam na ostrości, to było nieporównywalnie. Już paluchami zabrudziłam, będę musiała folijkę nakleić. Zobaczymy, jak będzie pasowało do wejścia. Takie solidne bardzo. Solidny ten pokrowiec. Dobrze, czyli go wsadzamy w ten sposób. Nawet jakby chciał z ukrycia, to można robić, nie? Zdjęciowe. Proszę bardzo. Jest malutki, chroniony. Super. Bardzo super.